Hej, hej, witajcie. Zapraszam na kolejny odcinek serii Makijaże Glam Shopowe paletami z Glam Shopu. I z tego, co spod ostatniego odcinka z komentarzy, przeważającą ilością wymienianych palet była paletka Smoky i Cytrynada. I pomyślałam, że jest to doskonałe połączenie dwóch palet kolorystyki do makijażu. Z uwagi na to, że to są dość różne kolory, tonacje, jasności, ciemności, no to nie mogę zrobić dzisiaj do pracy makijażu jednego oka Cytrynadą, drugiego Smoky. Tylko połączymy. Połączymy po prostu. Połączę te dwie palety w jeden makijaż. I tak postaram się zrobić jak najwięcej cieni na oko nałożyć, ale no nie wiem. Zobaczymy. Oczywiście planu nie mam. To wszystko wyjdzie w ruchu. Także zapraszam do oglądania. Przybliżę się. I będziemy robić makijaż. Aha, żeby tradycji stało się zadość. Co mam na twarzy? Podkładu nie powiem, bo testuję w innym filmie. No, będzie po tym. Także nie powiem, nawet nie mogę odnośnika, bo go nie ma. Dalej, korektora użyłam dzisiaj Lovely. Na twarzy przypudrowałam się pudrem Bourjois Java, boki twarzy Pastel Tropics z Lovely Miedzia Wołosewicz i tradycyjnie, to u mnie bywa bardzo często ostatnio, konturownia. Pokażę wam, jakie już dęko. Tak, konturownia, bronzer, ej, spokój, i chłodny róż. Ten tutaj z palety Świeże Róże z Glam Shopu, znaczy dzisiaj Glam Shop, Wiedzie Prym. I to jest ten, zawsze zapominam, Rześki Róż, Rześki Róż. Że tak rześko się z wami witam dzisiaj. Dobra, do dzieła. Jeszcze zanim przystąpię do makijażu, to pokażę palety i zrobię swatche na rękach. Tak wygląda paleta Smoky. Mamy jasny beżowy cień, także spoko. I paleta Cytrynada. Lustereczko. I wygląda tak. Ta paleta też ma lustereczko. 8 cieni. Ta paleta ma 9. Rękawy zakasuję. I cienie dla was swatchuję. Tę paletę zrobię rzędami od góry poziomo. Pierwsza czwóreczka. Cień beżowy. Drugi cień błysk. Zamazałam beżowy. Potem cień taki brązowy i cień ciemny bardzo, satynka, dolny rząd, to jakiś bardzo. Dobra, drugi rząd. I czarny. Wow. Smoła. No, tak się prezentują swatche z palety. Wiecie co, tego jasnego jeszcze tutaj dam, bo go przykryłam, żeby nie było. Kciukiem dorobiłam cienia jasnego. No, tak się prezentują swatche z palety. I teraz druga. Cytrynada.
Lecimy z pierwszym rzędem od tej strony. I trzy. Kolejny rząd od tej strony. I trzy. No, samodzielnie makijażu, no, jako samodzielna paleta do makijażu całościowego, to raczej chyba nie. No, bo widzimy, że te cienie są takie monotematyczne. Z wyjątkiem może ostatniego rzędu, gdzie mamy jakieś brązy. Ale bardzo błyszczące. Także do kącika też nie za bardzo. Także no dobrze się złożyło, że tak się nam ułożyło to głosowanie. I lecimy z makijażem. Przybliżyłam się nieco i zmatowimy łuk brwiowy cieniem tym beżowym. A nie jest ciemny. Leciutko przy dotknięciu pędzelka cienie się mało sypią. Właśnie mówiłam ostatnio, że spróbuję zrobić metodą Karoliny Ziętek po tym filmie o błędach i jak poprawnie nakładać sypiące się cienie, że nie powinny się sypać, jeżeli dobry pędzel, odpowiedni do cienia i w sposób prawidłowy nakładamy na powiekę. Sprawdzimy ten sposób, no, zobaczymy. Bo jest tu paleta naprawdę, że można sprawdzić tą metodę. Ale no nie wiem, czy mi to tak wyjdzie, czy nie. No nie mam takiej wprawy przecież jak Karolina, nie jestem makijażystą, także makijażystką nie jestem, to wiecie. Co dalej robimy? No zrobię jedno oko po prostu i drugie potem poza kamerą. Wszystkie tutaj mnie cienie kuszą. Wezmę pędzelek najbezpieczniejszy jak dla mnie, sprawdzony, ulubiony i to jest Hulu Pro 81. Zacznę sobie, matko święta, aż się boję, zacznę sobie od tego czarnego cienia. Tak jak Karolina pokazywała, dotykam, o, na ręku. I dopiero na oko i nie pocieram, tylko wkładam, wtłaczam. Aż mi gałka oczy nachodzi. Nie ma osypu. Co powiem, to jest raczej metoda, jak dla mnie, no długotrwała, pochłaniająca więcej czasu niż makijaż fru, fru, fru i lecę, no. Ale dobra, sprawdzamy. Wjadę sobie lekko na załamanie. Ponad załamanie. Czarny cień, nie mam ani jednej kropeczki osypu. Także widzicie, pędzelek Hulu Pro 81 sprawdza się do tej metody wybornie. Boho Beauty 217. I tym tutaj cieniem, jest troszkę ciemniejszy tak naprawdę, też dotknę, jak się wzięło, na ręku i próbujemy tutaj dołożyć i rozcierać na granicy czarnego cienia.
bardzo ładnie się połączyło i granice zatraciło. Pędzelek o 118 z Glam Shopu. Sięgam po cytrynadę i tym cieniem wyjadę wyżej jeszcze. No dotknęłam bardzo lekko, ale podniósł się cień, no ale dobra. O rękę. Aha, tu. Żeby zrobić przejście od ciemnego, sięgam sobie znowu po paletę Smoky. Tu drugą stroną, czyli tą płaską z pędzelka z kalendarza z Glam Shopu, dotykam sobie delikatnie też tego cienia. Zaczynamy z takim błyskiem, jakby połączymy z czarnym. Mam dwie kropeczki. Kurczę, albo zrobiłam coś nie tak, albo zostało po tej stronie. Nie udało się, no ale dobra. Dobra, to już odwrócę ten pędzelek i tym czarnym jeszcze troszkę. Zobaczymy może, czy to nie jest wina pędzla. Dołożymy czarnego. Tak. Tak, to jest pędzel. Tu troszeczkę... No, tak to wychodzi. Tu mam czyściutki pędzelek z Hulu P36. Lubię go do matowienia łuku brwiowego, ale wykorzystam go do strzepania osypu. Uratowane. Na ten cień jeszcze brązowy spróbuję nałożyć palcem ten tutaj, bo jest piękny. I jeszcze z palety cytrynada dołożę sobie gorzkiej pomarańczy. Piękny dzień, piękny, piękny jest. Bardzo delikatnie, nie mam w ogóle osypu. Jest ok. Pędzelkiem o 100 z Glam Shopu nałożę cień ten brązowy. Ja miałam nie strzepywać pędzelka. Nie, no jest osyp. Czyli o 100 nie pasuje mi do tego. Miotłam osyp. Inny pędzelek. Jednak wyczyszczę sobie moje Hulu 81. I zamówię sobie chyba z 5. Z 5 sobie zamówię tych Pro 81. No i teraz nie ma osypu. Wyjeżdżam tutaj, żeby złagodzić granicę. Pędzelek po tym żółtym. Tym samym pędzelkiem po żółtym biorę troszkę tego beżu. I rozetrę żółty. O właśnie. Tu mam taki pędzelek malusieńki z Delphy. I samym czubeczkiem dotykam tylko cienia. I jeszcze na rękę, bo czarny. I przyciemnię sobie dolny kącik. Pędzelkiem od Zmalo, który uwielbiam.
też sobie chyba jeszcze, jeżeli będzie na stronie, to sobie domówię. Rozetrę sobie dół cieciem z palety cytryneda, tym środkowym. Czyszczę pędzelek i teraz błysk na dolną powiekę, jeszcze tu będziemy kończyć. Błysk na dolną powiekę, lemoniada. Jest to cień toperkowy, więc pomogę sobie cytryną. Ten już ma bazę. No, powiem wam, że pięknie to wygląda. I że to jest toperkowy, to ta lemoniada jeszcze poleci na... Tak, tylko dotknę iskiereczki, żeby były. A połączymy tutaj to wszystko cieniem cytron. Cytron. Mniej żółty, bardziej taki, o właśnie, pomarańczowy. I jeszcze włożę co to jest? Jeszcze włożę wyciśnięty. Też błysk. O. Nie wiem, jak wy widzicie, ale bardzo ładne przejście się zrobiło. No i to. Zaglądam do lusterka i czytam. Pomelo. Muszę jeszcze tutaj dołożyć. Ciemniejszy troszkę. Ten pędzelek też nic nie rozprasza cieni, tak po prostu, żeby się rozpryskiwały na boki. Z cytrynady mamy, ja wiem, że ten kusi nie, z cytrynady mamy wykorzystany ten. Do małych kawałeczków, ale jakoś poszło. Przechodzimy do smołki. Bliżej kącika wewnętrznego nałożę cień, tutaj ten. Wjadę na ten ciemniejszy, ładnie się połączyły. O. Ale ładne kolory, podobają mi się. No i teraz brakuje tutaj jeszcze wykończyć coś. Z tą cytryną to bym już zostawiła, ale zobaczymy, jak ten by się przedstawiał. Do tego miejsca nakładania cieni sprawdza mi się pędzelek z Glam Shopu, języczkowy, płaski, o 113. I nabieram ten cień. Jest taki różowy. O, różowy widać tam po świecie. Nie powinien wyjść ciemno. Pogłaskałam na ręku i dajemy go tutaj. Ja daję bardzo małe ilości. To tak może wyglądać, że nakładam, ale bardzo malutkim, precyzyjnym takim do linera pędzelkiem, też jakimś starym z Delphi, nie wiem co za numer. Ten cień tutaj jeszcze mnie kusi. To jest ten bardzo taki, o właśnie. Nie wiem, widać to? O właśnie, tutaj tak powiekę przy linii rzęs. Nie wiem, czy to widać, ale ja widzę. Ja widzę. Delikatnie głaskam tylko, żeby mi się nic nie osypało.
Czyli tak jakbym malowała kreskę linerem. I teraz jeszcze z palety cytrynada. Co by było, tak wiecie. No to ten tutaj, nie? Wszyscy czekamy na niego. To jest... Juzu. Cień juzu, no przecież. I małym palcem. Bardzo gładziutki taki. On będzie świetnie pasował, bo on ma właśnie mieni się na... I toperek, jako toperek. O, tak tutaj. Orzucimy tą powiekę. Ale cudo wyszło, słuchajcie. Połączenie kolorów jest przecudne. Czystym takim trochę szpiczatym pędzelkiem zdejmę sobie lekko tutaj ten cień. Wpracuję go, bo jednak tutaj też dam juzu. I też płaskim pędzelkiem właśnie tym języczkowym. O 113. Nabieram juzu. Nabieram juzu. O ludzie. Wiecie co? To jest po prostu lustro. Może się wydawać, że właśnie ja tak jeden na drugi, ale no tak się buduje kolory moim zdaniem i potem no fajnie to wygląda. Taką rozproszoną miotełką jeszcze wezmę sobie cień limeta. Jeszcze troszkę górę. I jeszcze tym samym pędzelkiem. Nie skończę. I beż. Tak wygląda moja ręka. Po jednym oku. Podoba mi się nawet. Dobra, robię drugie oko i wracam. Tak prezentuje się skończony makijaż. Wykorzystałam konturówkę z kolekcji Belle z Biedronki. Z tej różanej. Dosyć ciemna. Chłodna. I kolor 820. L'Oreal Macron. Linie wodne i dolną, i górną zrobiłam dwoma kredkami. Jest to Satin Touch My Secret. Kredka do oczu z My Secret. Okleiłam sobie jej nasadkę taśmą. Być może gdzieś tu była, był kolor, numer, ale to jest brązowa kredka. Świetna, mięciutka. Więc zrobiłam całą linię wodną i dolną i górną. Taki kolorek, ten dosyć chłodny brąz. I potem same kąciki zewnętrzne obu oczu, obu linii wodnych. Kredka Pierre René Eymatic. Jedynka. Czyli czarna, masełkowa, prześwietna kredka do smołki. No i to by było tyle. Na oczach mam Duos, Eveline, Vaza i tusz Varieté. Teraz przybliżę się i zobaczycie oczy z bliska. Napiszcie mi, czy spełniłam Wasze oczekiwania. Jak mówię, musiałam połączyć dwie palety, bo sam smoky byłby bardzo ciemny. I tak wyszedł ciemny ten makijaż, choć nie klasyczne smoky. I cytrynada, no to jak połączyłam te dwie palety, wyszło coś takiego. Mi się podoba. Podoba mi się. W komentarzach możecie pisać swoje uwagi co do tego makijażu. Nawet będę bardzo wdzięczna za każdy komentarz napisany, jaki by nie był. Łapki, oczywiście, kciuki. A kto nowy na tym kanale, no to jeżeli chce dostawać powiadomienia o nowych filmach, jakie wrzucam na kanał, to
dobrze jest włączyć subskrypcję i dzwoneczek na powiadomienia wszystkie. I na zakończenie tego odcinka z serii Makijaże Glam Shopowe życzę Wam wszystkiego, co dobre, co Was spotka i do następnego. Hej, pa, pa.